Pozbawiliście mnie tego stresu, nie ma większego stresu niż wyobrażenie sobie, że wchodzę i sala jest pusta. A dzisiaj nie jest i jeszcze raz wielki dzięki naprawdę za ten wysiłek dodatkowy i przepraszam za zamieszanie. Pierwszy szczyt, jaki Martyna Wojciechowska w życiu zdobyła, to był szczyt uprzejmości albo lizusostwa, jak kto woli. Lizusostwa. To od małego było. Ja jestem dobra w tym, naprawdę. Od małego. Ja z podziwem patrzę, natomiast widać z tego, że szczytów w Tarkach nie osiągała, bo jak tylko rzuciła niemożliwą do przyjęcia propozycję, to od razu okazała się możliwa do przyjęcia. Więc tu bym nie polecał raczej posuwania się dalej tą drogą. W handlu przyszłości nie wróżę. No tak. Dlaczego? No bo jednak jak kontrahent przyjmuje pierwszą oferowaną cenę, to znaczy, że była za niska. No tak. Nie jest tak? U Arabów to w ogóle się obrażają za takie rzeczy. Tak, ale ja na przykład muszę tylko taka choroba, ja nienawidzę w ogóle targować. Działam. Wiem, że tak słabio to pomówię, się na nie jadłam. Ja nie lubię się targować, przyznaję, ale mówią z kolei o mnie, że mogłabym sprzedać nawet, nie wypada mi tego powiedzieć, ale tak mówią, że nawet jakby zapakować gówno w papierek, to ja też bym nie sprzedał. Ale dziś obiecujemy, że w papierku będzie co innego, prawda? Dziś samo złoto w papierku, więc proszę się nie lękać. To złośliwie mówią. Był taki moment w moim życiu, który mnie uświadomił, że właśnie to nie jest tak, że się prosimy do końca, ponieważ... Że się prosimy o nieszczęście. Tak. Ja wrócę do wydarzenia dawnego, pewnie znanego i też mówiłam o nim. Ja rozumiem, że to może być już i temat nudny, ale mimo wszystko bardzo ważny, który mnie ukształtował i też moje wybory. Kiedy miałam wypadek, ja pamiętam ten dzień, jak dzisiaj, to był 17 dzień października 2004 roku, kiedy ja uległam wypadkowi, złamałam w tym wypadku kręgosłup, zostałam z tym złamanym kręgosłupem na wiele miesięcy, przykuta do wózka inwalidzkiego, najpierw w gorsecie ortopedycznym, który sięgał mi, prawda, od tutaj od szyi do spojenia łonowego, i tak byłam zapakowana w taki stelaż. I ten wypadek nie wydarzył się na rajdzie, nie wydarzył się w górach, wydarzył się w normalnym, w cudzysłowie, ruchu miejskim. Tak, byłam uczestnikiem zupełnie niechcący i nieświadomie pewnego wydarzenia. Siedziałam na tylnej kanapie, spałam zwinięta w kłębek na kolanach mojego przyjaciela, który chwilę potem już nie żył. I to jeszcze bardziej spotęgowało moje głębokie przeświadczenie, że to nie jest tak, że robiąc różne rzeczy gdzieś tam na krawędzi, to my się bardzo prosimy, tylko jest tak, że takie rzeczy się po prostu zdarzają. Pewnie, że w moim środowisku tych pogrzebów musiałam przeżyć więcej pewnie niż być może niektórzy moich pogrzebów. Pogrzebów moich przyjaciół, ponieważ góry, rajdy i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie zaznaczam, że każdy z tych wypadków, mówię to z pełną odpowiedzialnością, choć o zmarłych się nie mówi źle, był spowodowany najczęściej rutyną, brawurą, tak, zagapieniem się, zapomnieniem, błędem ludzkim, najczęściej. I wydaje mi się, że kiedy się ma odrobinę pokory i takiego instynktu samozachowawczego, to można zachować życie mimo wszystko i zdrowie na ciele i na umyśle. Ale to było super. Naprawdę. I warto było. Warto było. Naprawdę. To już nie wiem, czy to się On nie zaskoczył, to był, nie, to tak naprawdę był słodki maluch, który mnie rzeczywiście pocałował tak siarczyście. Ale to nie jest tak, że się zaraziłam od tych orangutanów, to jest ich wina. Nie. Nie, ale nie żałuję i żyję gdzieś tam być może na krawędzi i szybko, ale czuję się tak szczęśliwa. Przepraszam moich rodziców, że muszą to wszystko znosić, wszystkich moich bliskich, was też, tak na wszelki wypadek. Wszystkich przepraszam, sorry, inaczej nie umiem, po prostu. No dobrze, ale zadajesz sobie w tej sytuacji pytanie, po co to wszystko jest? Po co się całujesz za orangutanem? No, bo nie mam innego życia seksualnego, to robisz to orangutanem. Już nie mam czasu. Wracamy do początku Martyny. Kiedy sobie zadałaś pierwszy raz pytanie, po co właściwie? To był taki moment okresu buntu i naporu. Nie pamiętam może ile miałam lat.
15, 16, bo to tak mi się jawi, że to był taki najbardziej mroczny okres w moim życiu. Nie wiem jak u Was, ale u mnie on przebiegał bardzo, bardzo trudno. Jak ktoś ma tyle lat, to potem będzie już tylko łatwiej. Tak. Ja rzeczywiście byłam osobą taką szalenie poszukującą i pamiętam, że to, jak teraz o tym zaczęliśmy mówić, przypomniała mi się ta myśl, która pojawiła się w mojej głowie. Jak życie może się ograniczać do podstawowych funkcji życiowych, nomen omen, tak? Czyli tam jedzenie, spanie, wydalanie, rozmnażanie się i tak dalej. I pamiętam, że to była w mimo młodego wieku tak silna frustracja, taka destrukcyjna wtedy, bo dzisiaj jakby przekuwam ją właśnie na działanie, ale wtedy była szalenie destrukcyjna. To był taki okres dla mnie, że naprawdę no, bardzo intensywnie poszukiwałam, łącznie z jakimiś w ogóle załamaniami nerwowymi, które się właśnie objawiały tym, że właśnie po co żyć, tak? Czy moje życie się ma rzeczywiście ograniczać do takich podstawowych rzeczy? Ja znalazłam... A te załamania dlatego, że nie miałaś odpowiedzi? Nie miałam odpowiedzi. I powiem szczerze też, pochodzę z takiego domu cudownego, mam przede wszystkim cudowną mamę, ale moja mama jest typem minimalistki z urodzenia, ja nie. A moja mama się umie cieszyć wszystkim, ona jest w ogóle wiecznie zadowolona i wszystko jakoś będzie, a jak jest jakiś trudny moment, trzeba usiąść i przeczekać go. Ja jestem jakimś takim typem bardzo walecznym i zawsze chciałam płynąć pod prąd, do tego stopnia, że jak już prąd płynął w tą samą stronę co ja, to ja nagle zawracałam, tak? I mówiłam, Boże, to jednak ja jestem z prądem? Nie, zawsze muszę być na przykład, to tak było z Big Brotherem. Tak. Też było tak z Big Brotherem. Popłynęłaś z Big Brotherem, a potem zawróciłaś gwałtownie. Zawróciłam bardzo gwałtownie, bo ten prąd mnie zaczął niestety tak bardzo niebezpiecznie wciągać i... Takie miałem wrażenie. Nie no, to było... Szkoda dziewczyny. To było straszne. To było straszne. W sensie pewnego też prądu, ale szczerze nie żałuję. Ale rzeczywiście to nie był najmądrzejszy okres w moim życiu. Ale z orangutanem przyjął. No. To wracamy do tego mrocznego okresu. Dobra, był mroczny okres, wtedy zaczęłam zadawać sobie to pytanie i wtedy zaczęłam szukać. Czy znalazłam? Ja dalej nie wiem, nie umiem znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Ja powiem szczerze, jadąc tutaj, układałam sobie w głowie, co można powiedzieć w większości młodym ludziom, albo młodym duchem, witamy Panią. Co można powiedzieć osobom siedzącym przede mną, po co żyć? A jakie ja mam prawo w ogóle wam to mówić? Ja rozumiem i doceniam bardzo, że przyszliście tutaj, żeby się ze mną spotkać, ale ja nie mam monopolu na wiedzę, tak? Bo w ogóle nie istnieje coś takiego jak monopol. Bo to jest w ogóle szalenie niepokojące. Cykl spotkań. Ja wiem, nie tylko ja. Bardzo różne odpowiedzi. Każdy może sobie wybrać albo wymyślić własną. Ale przerwę ci, powiem dlaczego. Dlatego, że cały czas do tego wracam, bo się obracamy w jednym sosie. Mimo wszystko, mimo że przede mną było wiele osób, po mnie będzie, zapewne zacniejszych i lepszych nazwisk niż moje. Natomiast pomyślmy o jednej rzeczy. Jest 7 miliardów ludzi na świecie, a my stanowimy Europa, Stany Zjednoczone, Australia, czyli ludzie myślący podobnie, tak? Ogólnie rzecz biorąc. My stanowimy 16%, rozumiecie mikrość tego procentu versus 7 miliardów ludzi? I nagle, dlaczego nasz styl życia, bycia, nasza religia, nasz sposób patrzenia na związki, na to, co jest w życiu ważne, dlaczego ma być jedyny i słuszny? Ja myślę, że cały czas w jakimś sensie szukam tej odpowiedzi i to mnie utrzymuje przy życiu, bo ja jeszcze nie do końca ją znalazłam. Ale powiem, co dla mnie jest czymś ważnym. Dla mnie... Antoine de Saint-Exupéry chyba jakoś powiedział, że takie przeświadczenie, że wkładając swoją cegiełkę mamy wrażenie, że przyczyniamy się do budowania świata, tak, gdzieś mniej więcej jakby w takim znaczeniu. Tak, to mi przyświeca. To, co ja robię, może być dla kogoś ważne, nieważne, ja to rozumiem. I nie uzurpuję sobie też w żaden sposób prawa, nie wiem, że moje książki są istotne, ale mimo wszystko jest jakaś grupa, która je czyta, na przykład. I żeby dać ludziom poczytać. Też. Jest to w takim znaczeniu, żeby dać, żeby coś w ogóle zostawić wymiernego. I na przykład telewizja była dla mnie frustrująca, bo telewizja jest kompletnie nieuchwytna, taka, nie da się jej zatrzymać, tak? To jest dla mnie tak przerażające, że w ogóle ktoś tam siedzi, nie wiem, jeden pije herbatę, w ogóle wyszedł do łazienki, wrócił i tam coś powiedzieli, to było orangutan, czy szympans, czy goryl, co to było, a nieważne. Ważne.
I na przykład magazyn National Geographic i Traveler, w których pracuję, magazyny, dają już mi takie poczucie takiego bardziej osadzenia, szczególnie, że to są magazyny, które zostają. Książki tym bardziej. Coś takiego, co zostanie. Jakiś rodzaj odcisku łapki, który zostanie. Masz półeczkę z książeczkami? Swoimi? Tak, nie. Nie trzymam. Nie trzymam, nie traktuję nabożnie w ogóle tego co robię. Moi rodzice ich wystarczy. Natomiast cieszę się, że mogę opowiedzieć o czymś, czego być może z różnych przyczyn nie możecie wy zobaczyć. Tak? Z powodów ograniczeń, nie wiem, fizycznych, finansowych, albo po prostu zwyczajnie lubicie słuchać o świecie, ale nie lubicie jeździć. I cieszę się, że mogę gdzieś ten świat przybliżyć. Owszem, kiedyś jeździłam, nie wiem, na 2-3 miesiące mnie nie było w domu. Ja w tej chwili jadę, wracam, tak, takimi setami. W ogóle nie wiem, czy możecie sobie wyobrazić, ale moje dziecko myśli, że to ono wyjeżdża, ja jestem w domu. Ponieważ ja tak to organizuję, po rozmowie z psychologiem, że to ona wyjeżdża, a ja wyjeżdżam dzień po niej, tak? A gdzie wyjeżdża? Jedzie tak, nie wiem, do... gdzieś tam na przykład na agroturystykę, tam teraz poznaje jakieś zwierzęta, rośliny, na przykład, nie wiem, tam na Mazurach, albo ją pakuje i wywożę nad morze, bo teraz tam jakieś tam zrobię znane atrakcje. 3. I ona cały czas podróżuje i ona dzwoni... Niestety mamusiu, nie mam czasu, tak? Tak, i ja dzwonię do niej, słuchajcie, Borneo, wchodzę na jeden, jedyny szczyt w ogóle, który był w tej okolicy, bo tam był zasięg, dzwonię. Ja mówię, mamo, do mojej mamy, mówię, mamo, daj mi Marysię. I słyszę w tle, nie mogę, babciu, powiedz mamie, że nie mam czasu. Jak Boga kocham, no to jest właśnie to. Idź zobacz matkę w Afryce, której dziecko umiera z głodu. Jedź i zobacz, jakie straszne rzeczy robimy orangutanom poza całowaniem ich. Tak na poważnie, słuchajcie. Może też mi zaraziłaś. Nie, one, może, ale nie mówią, żeby tak było. Słuchajcie, one tam się znalazły przez naszą niszczycielską działalność człowieka. My sprawiliśmy, że one są sierotami. Jesteśmy im coś dłużni w związku z tym i musimy to odrobić. Ale jak słyszę historię, jak orangutanica została odbita przez oddział żołnierzy, ponieważ była przez 4 lata przykuta łańcuchami do ściany i gwałcona, była ogolona na łyso, zakolczykowana i gwałcona, to myślę sobie, wstyd mi, że jestem człowiekiem.